Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i Ciebie wielbimy jako jedyne źródło świętości. Spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski osiągnęli pełnię miłości i oducz tej eucharystycznej, która nas podtrzymuje w ziemskiej pielgrzymce, mogli przejść na ucztę w niebieskiej Ojczyźnie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Krótkie, mam nadzieję, ogłoszenia. Chciałem podziękować bardzo serdecznie za wspólną modlitwę, za obecność wszystkich i serdecznie zachęcić do tego, by jeszcze na chwilę pozostać po mszy świętej zaraz procesja modlitwa różańcowa za naszych bliskich zmarłych w tym szczególnym dniu. Bóg zapłać księdzu Januszowi za podtrzymanie tej współpracy i przyjaźni pomiędzy tym barkiem a podłopieniem naszymi parafiami, za obecność dzisiaj, przewodniczenie tej mszy świętej, wygłoszone Słowo Boże do nas. Zapraszamy jeszcze dzisiaj wieczór na modlitwę prowadzoną o 19 przez młodzież. Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj na cmentarzu, będą przeznaczone na działania podejmowane z rozszerzeniem naszego cmentarza. Chciałem też tu na cmentarzu podziękować bardzo serdecznie panu Krzysztofowi Molkowi, którego firma nieodpłatnie wykonała chodnik na nowej części cmentarza, udogadniając dojście do kolejnego rzędu grobów. Drodzy, przy wyjściu cmentarza będą jeszcze stali chłopcy liturgicznej służby ołtarza ze skarbonkami. Zbieramy ofiary na wyższe seminarium duchowne w Tarnowie. Bóg zapłać za waszą hojność i życzliwość dla naszego seminarium. Jutro wspominamy wszystkich wiernych zmarłych, msze święte w porządku święta zniesionego, pierwsza o 6:00, o 8:30 z jucznią za zmarłych, o 10:00 później z koronką do Bożego Miłosierdzia i o 18:00 z nieszporami za zmarłych. Msza w piekiełku w kaplicy o 17:00. Zachęcamy, by w tym czasie pierwszego tygodnia, kiedy Kościół daje nam możliwość zyskiwania odpustów zupełnych, uczestniczyć w tej szczególnej modlitwie, msze święte wieczornej, modlitwa różańcowa. Tutaj, jeżeli pogoda pozwoli, różaniec w procesji tutaj na cmentarzu. Warunki odpustu zupełnego są dostępne na stronie internetowej. Zachęcamy, by się z nimi zapoznać. Wypominki listopadowe roczne można składać u księży lub zakrystii. Przez cały miesiąc będziemy modlić się wypominkami listopadowymi po wieczornej mszy świętej na różańcu. Przez cały rok czytamy wypominki o 7:00, 8:30, 11:30 w piekiełku przed 9:30. Jeszcze raz zapłać wszystkim za obecność, także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tej naszej mszy świętej na cmentarzu. Panu Bogu niech będą dzięki za tę pogodę. Trudno było wczoraj po południu wierzyć, że będzie tak, jak jest. Zapraszam jeszcze raz po błogosławieństwie do wspólnej modlitwy. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.